Cześć, witajcie, z tej strony Rol Paweł 2.1. Dziś będziemy mielić zboże, czyli reprodukować osypkę dla bydła, czyli paszę treściwą, tak jakby naszym mówiąc. Teraz idę do na świeronek pod garstem zboża trochę, żeby wiadomo, żeby lepiej, żeby było w ogóle co mielić. Najpierw trzeba zobaczyć. O, z pieskiem idziemy, z Lunką sobie tutaj na świeronek, tu przechowujemy zboże, które wykorzystujemy po prostu dla paszy dla bydła. Nie wiem, czy tu coś widać, ja muszę się schylać mocno, bo tu jest nisko, teraz z tą kamerą chodzić. Zboże sobie bierzemy z tych ozasieków, wsypujemy do tego. I tutaj jest mieszany owiec z jęczmieniem, pszenżyto i kukurydzę też bierzemy. O, widać, podgratnięte to jest ładnie. Teraz tylko pozostało wziąć worki i będzie można iść mielić gniotownikiem. Około musimy zrobić mniej więcej tak. Ja mielę raz na tydzień i tak wychodzi, że około trzeba zrobić 15 worków, żeby starczyło na 15 sztuk bydła. Oczywiście wszystkie nie jedzą tyle samo, tylko są dwie grupy, jak mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, czyli niedobitki, te co zostały. O, dobra. Tu będziemy mielili właśnie tym oto gniotownikiem zboże. To teraz tak, bierzemy worek. Siła jest podłączona, więc git. Bierzemy worek, zaczepiamy. Będziemy mielili. O. Od niedawna mamy ten gniotownik, może od miesiąca dopiero. Nawet chyba nie. Nawet miesiąca chyba nie ma, szczerze mówiąc. Ale maszyna dobra, robi roboty. Taki oworek to w 3-4 minuty już zrobiony. Teraz bierzemy takie wiaderko. Tutaj musimy szyberek otworzyć, żeby cały czas nam leciała mieszanka nasza. Bierzemy sobie i zasypujemy do tego. Tylko trzeba najpierw zawsze zobaczyć, żeby było zamknięte. Bo później jest problem z odpalaniem, może być, jak będzie otwarty. I tak około, no jak mówię, 15 worków. To schodzi mniej więcej około 40 minut. Bardzo szybko mieli. Nie to co ten bąk, kurde. Żeby te 15 worków zrobić, to on by się przegrzał normalnie. Przestraszyłby się, że ma tyle roboty. Od razu mówię. Gniotownik ten jest głośny, więc będzie bardzo głośno. I no. Mamy tutaj dwie pozycje. 0, 1 i 2. Dajemy najpierw na jedynkę i po od razu po sekundzie zapuszczamy dwójkę. Czyli tak. Jeden. Dwa. Otwieramy. Thank you.
zamykamy. I wyłączamy. Już mamy jeden worek namielony. I tak po kolei, kolejne 14 sztuk. Nic się na razie, gotownik nie grzeje. Dobra maszyna z niego. Przerób mi się podoba, szczerze wam powiem. Fajnie to mieli. Widać, że ładnie rozdrobnione. No. Silnik 5, chyba 5 kW. Robotę robi. Mało prądu po prostu zużywa. Duży przerób ma. Prawie tonę potrafi machnąć za godzinę. No to jest bardzo dużo, moim zdaniem. Nie to co ten obłąk. Mi się podoba taka robota. Potem coś może jeszcze nagrać, jak będę już osypkę. Zobaczymy. I ot. Jeszcze trochę tu zasypiemy. I będzie można dużo. Ubywa tego zboża. Ale dobre jest w tym gniotowniku to, że tak jakby mamy pół worka, co nie? I wsypujemy je tutaj, to wychodzi nam potem pełny worek. Czyli pół worka jakby zboża zwykłego, nieprzemielonego. Jak przemielimy, to wychodzi cały worek już przemielonego, czyli tylko tremów. To jest jakby taka oszczędność na tym zbożu, że tak powiem. O. I o tyle o zboża, to jest praktycznie... Jeden worek taki. No taka 50, tylko że on waży oczywiście połowę mniej, no. I dobra. Wszystko zaczepione. Jedynka. Dwójka. Gotowe tutaj. I na dwójkę tu ustawiamy. Już mamy worek pełny. Już nam zboże nie leci przez szyberek. To pójdziemy, nagartniemy. My sobie i będziemy już kończyli. Już 5 worków namieliłem. I teraz idę zboże podgartnąć. Zasypiemy tamtą dziurę tym zbożem i będę dalej sobie mielił. I no, a dziś akurat jest czwartek. Dobrze mówię? Dobrze mówię, czwartek. I akurat ze szkoły się ten... W szkole lekcji nie ma. No o, widzicie jaka dziura? To tyle już zabrało. I teraz nagartniemy sobie. Taką górkę usypiemy. I będzie można dalej mielić. Olunka przyszła. Kota szuka pewnie. Mi się podoba, że ona koty tego nie była. Ich to nie lubię za bardzo. Nawet mysz potrafi dobrze złapać i zagryć. Chodź. O.
I idziemy teraz dalej mielić. Chciałbym serdecznie podziękować dla pana Przemka Martyniuka, że chciał odwiedzić po prostu mój kanał. Jest mi bardzo miło, że taki znany youtuber bardzo, znaczy no znany youtuber, odwiedził mój kanał. I jeszcze lepiej, bo on hoduje limuzenki, o to w ogóle. Popieram tylko hodowcę takiego. Chciałbym serdecznie podziękować, że odwiedził kanał właśnie i też pozdrowić. Zapraszam do niego, Przemek Martyniuk. I no, może wstawię link w opisie, zobaczymy. To co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.